Witam serdecznie Was wszystkich. Witam internautów, którzy nas słuchają. Od dłuższego czasu zamierzam mówić pewne słowa do Was. I dzisiaj myślę, że ten czas nastał. Kiedy myślimy o Bogu jako ten, który nas kocha, to musimy rozumieć, że ta miłość jest po to, żeby ona się odwzajemniła. Jak te słowa, które zostały przeczytane, Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swojego, swego serca swego, całej duszy swojej, całej myśli swojej, siły swojej. I drugie przykazanie, które w zasadzie jest przedłużeniem pierwszego przykazania, mianowicie będziesz kochał bliźniego swojego jak siebie samego. Czy można kochać bliźniego swego bez miłości Boga? No chyba nie. Czy możemy kochać drugą osobę, jeżeli w nas nie ma miłości Boga? Swojego bliźniego możemy kochać, jeżeli nie mamy miłości Bożej w nas? Możemy się zadeklarować, że tak, natomiast doświadczenie, które często pokazuje, to pokazuje, że raczej jest to nierealne. Ja nie chcę dzisiaj się na tym skupiać. Mianowicie chcę się koncentrować na ostatnie słowa tego przykazania, które Jezus powiedział. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego swego jak? Jak siebie samego. Czyli Jezus powiedział, że jeżeli nie kochamy samych siebie, to nie możemy kochać swojego bliźniego. Prawda czy nie? No z tych słów tak wynika. Oczywiście, żeby nie było źle zrozumiane, to nie jest mowa w żadnym wypadku o egoizmie. Wiecie, z tym, z czym my mamy problem, mianowicie z tym, żebyśmy rozumieli, jaką mamy wartość. W jaki sposób my postrzegamy, widzimy siebie. I co jest istotne, Jezus to podał jako przykazanie. Powiedział, że to jest pierwsze przykazanie, to jest drugie przykazanie, nie mniej ważne. Będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego. To jest przykazanie. Żeby to potwierdzić, chcę, żebyśmy jeszcze otworzyli tak samo w Ewangelii Mateusza na 19 rozdziale, 19 wersecie. Wtedy, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, a Jezus mu mówi, na czym polega chodzeniem za Jezusem i mówił mu o przestrzeganiu przykazań. Pamiętacie? Kiedy właśnie Jezus wymieniał przykazania młodzieńcowi, to w 19 wersecie powiedział tak. Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ciekawe, prawda? Jezus, zobaczcie, wymienił to jako jedno z przykazań. Miłowanie bliźniego, które jest zależne od miłowania siebie, jest przykazaniem, który Jezus nam dał. To jest przykazanie, które Jezus tobie i mi dał. Miłowanie bliźniego jak siebie samego. Kiedy patrzymy na to, w jaki sposób my postrzegamy siebie, wiecie, to pojawia się wiele pytań, które w zasadzie
I nie mogę do końca zrozumieć też. Powiedzcie mi, skąd wynikają nasze czyny? Czy nasze czyny są tym, czym robimy na co dzień i w tym przypadku okazujemy miłość Boga? Czy odwrotnie, czy miłość, którą mamy, którą daje nam Bóg, powodują, że my tak, a nie inaczej się zachowujemy, albo też nawet przestrzegamy przykazania? Jak wam się wydaje, która strona jest ta prawdziwa? Która wersja jest ta prawdziwa? Dzisiaj na to pytanie będę się starał odpowiedzieć. Teraz chcę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na 43 rozdziale Izajasza. I tam pierwsze wersety. Będę czytał pierwszy werset. Lecz teraz tak mówi Jahwe, który jest stwarzający ciebie, Jakubie, i który jest kształtujący ciebie, Izraelu. Nie bój się, ja cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, jesteś moją własnością. Tak mniej więcej ten tekst brzmi. Bóg, Jahwe, mówi tak. Ja jestem ten, który jestem twoim stworzycielem i jestem ten, który jestem cały czas stwarzający ciebie. Te słowa w języku hebrajskim są w partycypium, w imiesłowiu. Pan Bóg jest cały czas ten, który kształtuje ciebie, stwarza ciebie. To są te same słowa, które znajdujemy w opisie stworzenia świata i w opisie stworzenia człowieka w pierwszym i drugim rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Czy ty jesteś świadom tego, że Pan Bóg nie dokończył swoje dzieło w twoim życiu? Nam często się wydaje, że Pan Bóg nas stworzył i zostawił nas tak trochę na pastwę losu. Że tak idziemy przez życie, prawda, i wszystko jest pięknie i ładnie. Zachowujemy się jak chcemy, robimy co chcemy. I zapominamy, że rzeczywiście Pan Bóg nie tylko, że nas stworzył, On nas cały czas kształtuje i stwarza. Chociaż my to słabo widzimy czasami, ale może postaram się dzisiaj was do tego przekonać. Pierwsza rzecz, którą często widzę, że mam problem, mianowicie to, że Pan Bóg rzeczywiście mnie stworzył. Mówimy, nie, Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, a jestem potomkiem Adama. Czyli powiedzmy coś, co okej, przypomina Pana Boga, bo Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, ale gdzieś tam z dali. Emitujemy tylko pewne rzeczy, które Pan Bóg w jaki sposób Pan Bóg stworzył na samym początku człowieka. Ale Pan mówi nie, w żadnym wypadku. Ja stworzyłem ciebie osobiście. Chcę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na 139 psalmie i tam będę czytał od wersetu 13. Dawid tak pisze. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie, żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje i w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą.
Te słowa mówią, że Pan Bóg nas osobiście stworzył, ukształtował w łonie naszej matki. Jesteśmy dziełem Jego rąk. Jesteśmy dlatego, jesteśmy Jego córkami i synami. Kiedy pewna rodzina ma dzieci, zobaczcie, te dzieci nigdy nie są podobne do siebie tak bardzo. Każdy z nich się różni. Wiecie? Dlatego też ludzie na świecie są inni wszyscy, są różni i nie są podobni. Nawet bliźnięta jednojajowe się różnią między sobą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg ukształtował i stworzył każdego z nas na swój obraz i podobieństwo. Każdy z nas w oczach Pana Boga jest synem i córką. Każdy z nas jest unikatowy. Każdy z nas ma własne cechy charakteru, osobowości, które są niepowtarzalne. Dlatego w sercu Boga tylko Ty wypełniasz pustkę dziecka Bożego, syna i córkę, którą On stworzył. Dlatego też, jeżeli Bóg jest ten, który stworzył ciebie i mnie, dlatego On zna nas doskonale. Wiecie, kiedy my coś robimy naszymi rękoma, to my to znamy najlepiej, prawda, czy nie? No tak. Dlatego Pan mówi, dlatego że ja cię stworzyłem, ja cię ukształtowałem, to ja naprawdę ciebie znam, ja cię znam. Pan Bóg mówi, że on zna ciebie, zna mnie lepiej, niż ty znasz siebie samego. Kiedy czytamy początek tego psalmu, jest napisane tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Wstajesz, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgałaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność nie ukryje, a nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bóg mówi, że On zna Ciebie doskonale. On zna doskonale Twoje myśli. Nawet wtedy, kiedy Twoja myśl dopiero kiełkuje, nawet ona nawet się nie pojawia, to Bóg już je zna. Wiecie? My przychodzimy do Pana Boga i się modlimy, Panie Boże, i zaczynamy przedstawiać Mu wszystkie nasze problemy. I na tym polega często nasza modlitwa do Boga. A Pan Bóg, przepraszam, On zna Twoje problemy przed tym, jak te problemy w ogóle powstały w Twoim życiu. Zna je doskonale. Pan Bóg chce, żebyś tego był świadom. Kiedy przychodzisz w Jego obecności, jak jest tu napisane, On jest wszędzie. Gdziekolwiek by nie poszedł, On tam jest. On prowadzi mnie swoją ręką na każdym kroku mojego życia. Kiedy staję w Jego obecności, muszę mieć świadomość, że On zna wszystko, co się dzieje
dzieje pod moimi włosami. Wszystko. Dosłownie wszystko. Jak jest napisane tu, Pan Bóg zna wszystkie dni przyszłe, które nadchodzą w moim życiu. Kiedy mam taką świadomość, jak ja się modlę. Wiecie, bo Pan Bóg chce po prostu z nami rozmawiać. Chce, byśmy przeżyli te chwile intymne ze sobą nawzajem. A nie wypowiadanie tylko to, w jaki sposób my widzimy nasze życie i nasze problemy. Kiedy czytamy dalej z tego 43 rozdziału Księgi Izajasza, jest napisane, że tak mówi Jahwe, który jest stworzycielem, który jest stwarzający ciebie, Jakubie, kształtujący ciebie, Izraelu. Izajasz, szczególnie te dwa imiona, które się odnoszą do jednej osoby tak w zasadzie, adresuje je w rozumieniu ludu wybranego, osoby wybranej przez Pana Boga. Jak mówimy, resztka. I kiedy czytamy tutaj w Księdze Izajasza, nie mamy czasu, żebym wszystkie te teksty cytował. Mogę nawet powiedzieć, 41 na przykład rozdział, 8 werset. Lecz ty, Izraelu, mój sługa Jakubie, którego wybrałem, potomstwa Abrahama, przyjaciela mojego, czy inne słowa. Tutaj w Księdze Izajasza mamy bardzo często powtarzane właśnie Jakubie, Izraelu, Jakubie, Izraelu. Tak w zasadzie Izrael już miał zniknąć, więc była tylko sama Juda. Więc te słowa się odnoszą do wybrańców Boga, do ludu wybranego. Wiesz dlaczego? Dlatego, że bez Boga, jeżeli my nie mamy w swoim życiu Boga, to wtedy, szczerze mówiąc, nie mamy żadnej, ale żadnej wartości. Jedyną wartość, którą człowiek posiada w życiu, którą może mieć rzeczywiście w życiu, to jest wartość, którą Bóg mu nadaje. Kiedy czytamy w Księdze Izajasza, trochę wcześniej, w 40 rozdziale, będę może czytał od 6 do 8 wersetu, głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie. Gdy wiatr Pana powieje nań, zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I jeszcze od 15 wersetu. Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szałach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Bez Boga ludzie nie mają żadnej, ale żadnej wartości. Są nicością w oczach Pana Boga. Dlatego właśnie Izajasz koncentruje się na Jakubie, na Izraelu, czy na tego wybranego przez niego. I mówi, nie bój się, bo ja cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, jesteś moją własnością. Czy ty jesteś świadom tego, że Bóg jest twoim Bogiem i że ty jesteś w tym przypadku jego własnością? Bo wiecie, właśnie z tym mamy problem. Kiedy czytam na samym początku, jest napisane tak. Ja mam na imię Jahwe. Ja jestem twoim Bogiem, dlatego jestem stwarzający ciebie. A ty, ja cię znam po imieniu, dlatego że jesteś moją własnością. Świadomość przynależenia do Boga jest podstawą
funkcjonowaniu w życiu chrześcijańskim. Wszystkie nasze myśli kształtują się, wszystkie nasze czyny dzieją się wobec naszej piramidy wartości, wobec wartości, którą mamy w Bogu. A podstawową rzeczą do tego jest uświadomienie sobie i rozumienie, że jestem własnością Boga. Chcę, żebyśmy przeczytali w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, 19 rozdział i tam od 4 wersetu. To jest tekst, kiedy Mojżesz pisał przy tym, jak miały być nadane przykazania. Umiejscowienie tych słów tutaj przed dokładnie przykazaniami jest naprawdę bardzo istotne. Pan Bóg mówi tak. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak niosą was na skrzydłach orlich i przywiodą was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Pan Bóg mówi, ja cię przywiodłem do siebie, dlatego ty w moich oczach jesteś wartością ponad wszystko. Jesteś moją własnością, tak mówi Bóg. Jesteś królestwem kapłańskim. Jesteś narodem świętym. Pan Bóg to mówi do ciebie. Byśmy powiedzieli, nie, to dotyczy Izraelitów. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że te same słowa cytuje kto? Kto pamięta? Piotr, tak jest. W pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 9 werset jest napisane tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Piotr nam przypomina, że dotyczy tak samo nas, chrześcijan, bez różnicy. Tak samo cały Stary Testament dotyczy nas, osobiście. Ty jesteś własnością Boga. Jesteś narodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym. Czy tak postrzegasz siebie? Bo owszem, Pan Bóg tak. Czy tak postrzegasz siebie? A jeżeli On mówi, że ty jesteś Jego własnością, to w takim przypadku On mówi, że On jest twoim osobistym Bogiem. Chcę was zapytać, czy wy należycie do Chrystusa? Czy wy jesteście własnością Chrystusa? Bo tylko tak On może być twoim osobistym Bogiem. Dlatego, kiedy czytamy już początek przykazań w drugim rozdziale, w drugim wersecie, kiedy Bóg zaczyna mówić przykazania, mówi tak. Jam jest Jahwe Bogiem twoim, który cię wyprowadził skąd? Z Egiptu, z domu niewoli. Mówi, ja należę do ciebie. Tak Pan Bóg mówi. Jeżeli ty należysz do mnie, to ja należę do ciebie. A to zmienia zupełnie postać rzeczy. W
Bóg mówi, że mamy wejść z Nim w przymierze, jak myśmy czytali wcześniej w 19 rozdziale. I właśnie tą łączność, która wynika z przymierza, powoduje, że jesteśmy własnością dla siebie nawzajem, tak jak w małżeństwie. I Pan mówi, że jeżeli ja naprawdę będę Twoim Bogiem, to wtedy nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I wiecie, co to jest? To jest obietnica. To jest obietnica. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg mówi, że kiedy ja będę Twoim Bogiem, Twoim osobistym Bogiem, bo to jest napisane w drugiej osobie liczby pojedynczej. Kiedy ja będę Twoim osobistym Bogiem, to wtedy, wiecie, co się stanie? Że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I wiecie, co to wtedy się stanie? Wtedy nie będziesz kłaniał się bałwanom, obrazom. To wtedy nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno. To wtedy będziesz pamiętał, będziesz przestrzegał szabat. To wtedy będziesz czcił ojca i matkę. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz założył i tak dalej. Tylko wtedy, kiedy Bóg będzie twoim osobistym Bogiem. I przepraszam, mogę powiedzieć, że inaczej nie można interpretować przykazania. Bo wtedy będziemy robić dokładnie to samo, co robili faryzeusze. I kontekst, który pokazuje tu przy przykazaniach, jest tylko i wyłącznie taki, że tylko należność do Chrystusa, tylko należność do Boga powoduje, albo wynikiem tego jest to, że przestrzegasz przykazania. Przykazania są obietnicą i zawsze takie były. Chcę, żebyśmy wrócili z powrotem do tekstu z Księgi Izajasza, z 39 rozdziału. Gdy będziesz przechodził przez wody, drugi werset czytam, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja Pan, ja Jahwe, jestem twoim Bogiem. Ja święty izraelskim, twoim wybawicielem. Więc jeżeli Bóg jest moim Bogiem osobistym, to wtedy On będzie czynił cuda w moim życiu. To wtedy On będzie prawdziwym twoim wybawicielem z każdego twojego problemu. Będzie cię zbawił z każdego twojego grzechu, który się pojawia w twoim życiu. I to się odnosi do twojego życia teraz tu na ziemi. Pan mówi, że ja jestem, kiedy ja jestem twoim Bogiem, kiedy ja jestem twoim osobistym Bogiem, to zobaczysz, że twoje życie się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że On jest najwyższą wartością. Powiedz mi, jak ty postrzegasz siebie? Jak ty postrzegasz siebie, jeżeli Pan Bóg tak ciebie widzi? Jeżeli Pan Bóg tak cię widzi, jak ty patrzysz na siebie? Bo Pan Bóg na tym nie kończy, Pan Bóg mówi dalej tak. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Pan mówi, ja daję najwyższą cywilizację, która była tam w tamtym czasie, Egipt, za ciebie.
byśmy powiedzieli dzisiaj, że dla Ciebie Pan Bóg daje, nie wiem, no całą Unię Europejską, cały Stan Zjednoczony. Dla Niego te wielkie mocarstwa nie mają żadnej wartości w porównaniu z Tobą. Nie mają żadnego znaczenia. Nie mają żadnego naprawdę znaczenia. Jak Ty postrzegasz siebie? Jak widzisz siebie? I dalej jest napisane tak. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię kocham. Te słowa są bardzo ciekawe, bo pierwsze słowo, które się odnosi, które jest tłumaczone to jako cenny, się odnosi do rozumienia pewnej wartości, który przedstawia skarb tak duży, tak potężny, że nie można go udźwignąć. Tam jest dokładnie to samo słowo, które się odnosi do chwały Pana. Mianowicie po hebrajsku jest słowo kawod. Bo chwała Pana jest nie do zniesienia. W Jego obecności nie możesz wytrzymać. To jest takie ciężkie. I Pan mówi, że Ty w moich oczach jesteś jak tak wielki skarb, który nie da się unieść. Tu po prostu nie można wytrzymać w obecności tego skarbu. Tak wielkiego. Wyobrażasz sobie? Wyobrażasz sobie, jak Pan Bóg widzi Ciebie? Potem drugie słowo, które się odnosi do tego, że jest drogi, cenny, przepraszam, to się odnosi do wartości tak wielkiej, które nic na świecie nie może przedstawić, że rzeczywiście ma taką wartość, jak nie wiem, najdroższa perła na świecie nie może mieć takiej wartości właśnie jak to. To jest to, co jest największe, co ma największą wartość. Nieporównywalną wartość. Tak Pan Bóg widzi Ciebie. Dlatego Pan mówi, dlatego wydaje ludzi za Ciebie, narody za Twoje życie. I Pan mówi, dlatego, że ja osobiście Ciebie kocham. Tak mówi, ja kocham Ciebie. W jaki sposób możemy rozumieć tą miłość Bożą? Jak On kocha Ciebie? Chcę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na 5 Mojżeszową, na Księgę Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, 20 werset. Tam jest napisane tak. Kochając Jahwe, Boga Twojego, słuchając się w Jego głosie i lgnąc do Niego, to w tym właśnie jest Twoje życie tu na ziemi i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Jakubowi i Izaakowi. I tu jest pokazane, w jaki sposób mamy kochać Boga. Jest napisane, tak samo to jest w imiesłowiu, więc kochając Boga i wsłuchając się w Jego głosie. Czy my słuchamy głosu Bożego? Ja wiem, byśmy powiedzieli tak, czytam Jego słowo, bo to jest Jego głos. Ale Jezus mówi, że moje owce głosu mojego znają. Dlaczego znają głos Jezusa? Wiecie dlaczego? Bo Jezus cały czas do nich mówi. Czy
Bóg do ciebie przemawia codziennie? Czy On mówi do ciebie? Nie, czy my mówimy, jak mówiliśmy wcześniej, z Psalmu 139, bo oczywiście my mówimy wiele słów do Boga, jak zawsze. Mamy zawsze przygotowane wszystkie do Boga problemy i nie tylko. Ale pytanie jest, czy Bóg mówi do ciebie? Bo ten tekst pokazuje, że miłość polega na tym, nie tylko, że ja mówię do Niego, ale że On mówi do mnie. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w małżeństwie, bo większość z nas jest w małżeństwie, prawda? I tylko jedna strona mówiła. Do tego jeszcze cały czas tylko przedstawiała problemy, które są w domu. Jak to by to wyglądało? To jest normalne małżeństwo? No chyba nie. Bo miłość polega na tym, że się otwieramy na drugą osobę i słuchamy, co on ma do powiedzenia. A my tak często zamykamy siebie i nie chcemy słuchać głosu Bożego. I Pan mówi, że dalej, i lgnąc do Niego, to jest dokładnie to samo słowo, w tej samej formie, i lgnąc, to mianowicie jest to samo słowo, które jest w drugim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, 24 werset, jest napisane tak. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się czym? Jednym ciałem. I to jest to samo słowo. Czyli to słowo tak w zasadzie się odnosi do sklejenia. Czyli wtedy, kiedy my skleimy się z Bogiem, to wtedy będziemy jedno. I Pan mówi, na tym polega miłość. Kiedy ty będziesz w takiej jedności ze mną. Pan Bóg marzy, żeby takie chwile przeżyć z tobą. Chwilę jedności. Powiedzcie mi, jaką wartość masz ty, jeżeli Jezus oddał za ciebie życie swoje? Jaką masz wartość? W Jego oczach, nie w twoich oczach. W Jego oczach, jaką masz wartość? Wielką? Niewyobrażalną? Ja wam powiem, że cały czas jest to dla mnie za mało. Dlatego, że wartość, którą Chrystus pokazał, którą widzi On ciebie, że masz, to jest wartość Jego. Wartość Syna Bożego. To w takim przypadku powiedzcie mi, jak ja postrzegam siebie. Bo od tego, w jaki sposób ja postrzegam siebie, to tak będę traktował bliźniego swojego. To tak będę traktował swoją małżonkę, swojego małżonka. Tak będę traktował ludzi, których spotykam na co dzień, w pracy, w sklepie. Wiecie? Kiedy widzimy ludzi, którzy, no właśnie, traktują innych, uniżają innych, poniżają innych, to wiecie, co to znaczy? Że oni mają problem ze swoją wartością. Dlatego Pan mówi, człowieku, znajdź swoją wartość we mnie, a to zmieni zupełnie twoje życie. Zupełnie zmieni twoje życie. Wiecie, Chrystus
nie wyobrażał niebo bez siebie. Kiedy on tam był w niebie, kiedy ten świat tam Jezusa Chrystusa był doskonały, to dla niego nie był ten świat doskonały. Wiecie dlaczego? Bo tam ciebie nie było. I Chrystus zdecydował przyjść na tak ciężką wędrówkę tu na ziemi, przeżyć tak wielkie uniżenie, jak nikt z ludzi nie jest w stanie nawet przeżyć. Chrystus to wszystko przeżył po to, żeby pokazać tobie, jaką masz wartość w Jego oczach. On marzy, żebyś był w niebie razem z Nim. Pan mówi, ja dam tobie błogosławieństwa nie tam w niebie, tu na ziemi. Tu na ziemi, tak jest to napisane. W 4 Mojżeszowej Księdze Liczb, 13 rozdziale, jest opisana bardzo ciekawa historia, mianowicie wtedy, kiedy Jozue wysłał 12 szpiegów. Pamiętacie? I kiedy przyszli z powrotem, 10 z nich mówiło tak. Od 31. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuścili między synami izraelskimi złą wieść o ziemię, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Wiecie, co ten tekst mówi? Że w jaki sposób my postrzegamy siebie, to tak inni ludzie będą nas widzieć, postrzegać i traktować. A Bóg powiedział, że wy jesteście czym? Światłością świata. Tak czy nie? Ludzie mają patrzeć na was i widzieć kto, kogo widzieć? Chrystusa. Czy ty jesteś w takim związku z Chrystusem, że ludzie, kiedy patrzą na ciebie, mówią, o, to jest chodzący Chrystus? Przepraszam, tak mówi Pismo Święte. Ja nie mówię to od siebie. Czy Chrystus naprawdę jest w pełni w twoim życiu? Bo w zależności od tego, jak tworzymy naszą piramidę wartości, to tak będziemy postępować. Tak będziemy się zachowywać. Tak będziemy traktować drugą osobę. Tak będziemy kochać drugą osobę. Kiedy jesteś własnością Boga, to nie obchodzi cię nic. Kiedy jesteś własnością Boga, On prowadzi cię na każdym swoim kroku. W Izajaszu w 45 rozdziale, 12 wersecie jest napisane tak. Tak mówi Pan, tak mówi Jahwe, święty Izraela i twórca Jego, kształtujący Jego. Czyż wy nie będziecie pytać o moje dzieci i dawać mi rozkazy co do moich rąk? Więc jeżeli Bóg jest ten, który ciebie ukształtował, stworzył, to On zna twoją przyszłość. On prowadzi twoją przyszłość. Niezależnie od tego, co się dzieje na tym świecie.
My często uzależniamy nasze życie od tego, jakie problemy nas spotykają w życiu. Jacy ludzie, którzy może działają naszą niekorzyść, od tego uzależniamy nasze życie. Ale Pan mówi, jeżeli ja jestem Twoim Bogiem osobistym, jeżeli jestem ten, który kształtuje Cię cały czas, człowieku, Ty jesteś moją własnością. Nikt nie ma prawa tykać Ciebie. Jeżeli ktoś dotyka Ciebie, to dotyka źrenicy mojego oka. Nikt nie ma prawa dać rozkazy wobec dzieci Boga. Nikt. Wiesz, co znaczy być własnością Boga? To jest coś niesamowitego, powiem wam. Naprawdę. To jest coś niesamowitego. Pan Bóg czeka na was. Jutro rano, może dzisiaj w południe, jutro rano, pojutrze rano i każdym dniu, abyśmy rozpoczęli dzień z Bogiem. Rozmowy z Bogiem. Przepraszam, rozmowy. Nie przedstawianie mu naszych problemów, ale rozmowy z Bogiem. Bo On chce nam, ma wiele nam do powiedzenia, On chce nam wiele powiedzieć. W południe, wieczorem, tak jak Daniel, który się modlił 3 razy dziennie. Pan Bóg potrzebuje tyle Tobie powiedzieć. On puka do Twoich drzwi, z Twojego serca. Nieustannie puka. Otwórz Mu serce. Bo On chce przyjść i co robić? Co robić? Wieczerzać, zamieszkać. Tak jest. On chce z Tobą przebywać na stałe. To jest Jego marzenie. Nie zawódź Go. Amen.